szoku, bo nasz kotek się lubi przytulać. Aż jestem w szoku, przecież to jest nienormalne dla naszego kotka. Jego trzeba zmuszać do przytulania. A tym razem... Minorek to jak najbardziej się musi przytulać, bo on by nie zniósł dnia bez przytulania. Ale jak zamyka oczka, jak mu dobrze jest. Zrobiłam takie śliczne zdjęcie. Czy to jest ładne zdjęcie? No jest śliczne. Strasznie. Taki stary budynek. No takie mam widoki z okna. To zrób zdjęcie chmur. Chmury są ładne zawsze. Zawsze i wszędzie. Pokazuję do was soczewkę. Bez soczewki. A skąd masz tą opcję? Snap. Aha. Idziemy teraz do banku wpłacić pieniążki. 10-20. To na moje konto pójdzie bezpośrednio. Będzie konkretny przelew. Wpłata banknotów tu jest. Dobra. Pierwszy raz będę wpłacała pieniądze przez wpłatę banknotów. Czyli wpłata gotówki. Wpłata gotówki jest. Banknoty nie mogą mieć zagiętych rogów. Banknoty nie mogą być pomięte. Banknoty nie mogą być podarte. Nie wkładaj bilonu. Dobrze, dalej. Nie mam pieniędzy moich. To jest straszne uczucie. Pierwszy raz to robię. Mama, zaraz dostanie zawałów. Moje pieniądze. Poszły na inne konto. Naprawdę? Tak. Rozpoznano następujące nominały. Chyba mi się spodobało. Już będę to robić. Zaprasza Oliwka was na jej Snapchata. Teraz ma Snapchata i się w ogóle nim cieszy. Strasznie, ciągle tylko robi zdjęcia, selfie i w ogóle. Zobacz. Nazywam się tak. Mam takie zdjęcie, fajne, śmieszne. Liwcia 667. Wynik 1706. To co to jest? 1706. Wynik, ile zdjęć wysłałam. Tyle zdjęć wysłałaś? No, przecież mam to ten. Co? 1000 zdjęć aż wysłałaś? No, na majstery. Matko. Zobaczycie pewnie to zdjęcie. Zapraszam. Robię obiadek w tej chwili. Placki, taki biedny obiadek. Naleśniki. Bo śpieszę się szybciutko do kina z moją mamą i z córką. Idziemy na moje córki krowy. Czy coś takiego. No właśnie, coś w tym stylu. Były tam różne dramaty, horrory, więc nie, zdecydowanie nie. Wolę się pośmiać, wolę pożartować, chociaż nie wiem, czy to jest też chyba dramat, to też nie jest komedia. Jest to od 15 lat, nie wiem, czy wpuszczą Oliwkę, ale chyba tak. Także idzie z nami. A ty oglądasz moje vlogi w ogóle? Oglądam. A ostatnio oglądałaś? Oglądałam z tym ostatnio z tymi okularami. Oglądałaś to? No, ale jaki grubasz, tam taki siedzę, jak mam pomiędzy. Ale to fajne, takie spontaniczne. No a teraz mam już nowy vlog, także ten. Ty sobie musisz zasubskrybować. Mam. A, masz, czyli ci przychodzę. Tak, oni mi przychodzą na YouTube. No. To co, mama jest bardzo nowoczesna moja. No lepiej się zna w technologii niż ja czasami. Na Facebooku to w ogóle. Już tam obcykany masz wszystko, wiesz jak kogoś. Ja to nawet nie wiem jak kogoś oznaczać. Ja wiem. Ja nie wiem, naprawdę, bo ja nie oznaczam. Ja w ogóle się takimi rzeczami. Ja teraz koleżankami interesuję. Wiesz, że Oliwka ma 15 lat? Ona dzisiaj musi mieć 15. Bo jest film od 15. Ale wyglądasz na 15, zobacz, zobacz jak ma, ładnie pomalowała sobie kreski. Wczoraj kupiłyśmy eyeliner i Oliwka, no może teraz jej zeszło ale trochę. Widzę, no. Sama i sama tak próbowała. Nie, ty masz ładne oko. I chyba rzęsy zrobiłaś i rzęsy, nie, pomalowała. No właśnie chcieliśmy wam powiedzieć recenzję z filmu Moje córki krowy, tak? Tak. No właśnie. Kruki. Oliwka, przytrzymaj babci na tym. Daj. I Oliwka, jak wrażenia? Bardzo wrażenie, mam
przyjemne, naprawdę. Film bardzo taki... No może Oliwia. No to mów. Wrażenia? Nie. Nie podoba mi. To było od 15 lat, a Olika weszła jako 12-latka i nie podobało się, tak? No. Nie podobało się. No bo może... Oliwce nie. Oliwce, no każdy ma prawo mieć takie wrażenia. Bardziej się podobało, bo to było takie życie pokazane, takie prawdziwe życie. I w formie takiej, i w formie jeszcze takiej, i takiej humorystycznej. Momenty były humorystyczne i dramatyczne. Mm-hmm. Ale to zainteresowało nas wszystkich. Moją córkę i mnie. No to prawda. Mi się też podobało. To znaczy tak, i płakałam, i się śmiałam jednocześnie, że tak płaczę, a później nagle się brechczę. A później znowu się śmieję, a nagle później mi się chce płakać. I mówię, Boże, mój makijaż, będzie źle wyglądał. Dobrze, słuchajcie, idziemy. Tak, były takie momenty, no. I humor, takie rozgnił. A no, nie, często, ale niektórzy ludzie, słuchajcie, nawet takie eleganckie kobiety nie myją rąk. No jak idą z łazienki. A może pójdziemy na lody jeszcze? No tak, a idziecie jeszcze. I co chcecie jeszcze za? Ja sobie tylko przy rajstopy. A ty jeszcze chcesz rajstopy, to w Kaldezonii na pewno, tak? Tak, bo już jutro nie będę przyjeżdżała, nie? Moje ulubione skarpety. Takie? Sinsei. O, te. MMMsy, tak? Mhm. No cukierki, a tu jakieś ciastka, babeczki. I tada, drugie kotki. Te no i są najładniejsze. No też są ładne. Z tym kotem fajne. I z tym są też. Że o babeczce myślę. Psy, fajne. Podobają mi się. I mam jeszcze krasowanki. Z Kaldezonii. Tu jest banan w okularach, tu jest serce przebite, a tu jest top. Babcia poszła do Douglasa, a my się z mamą zgadzamy, że coś jeszcze jej wcisną prócz tego, co miała kupić. Dokładnie. Poszła po perfumy i uważa. I pomadki. Ale oni jeszcze i coś wcisną, tak uważamy, bo tak oni krem tak mają. Do rąk, krem, no mi ostatnio wcisnęli krem do rąg, albo jakąś maseczkę, a co się zakładamy? Od jednego. No. Ja jestem w szoku, że coś się wcisną. Ja też. O 100 zł. Jak babci dołożą i babcia kupi? Co wygrałyśmy? 100 zł. Ale babcia nic o tym nie wie. Czyli będzie miały 200, tak? No. Okej. Okay. Nie no, żartuję, ale tak, no tak po prostu. Tak dla basów. Tak. Dokładnie. Akcja. Promocje za 190,50. Mhm. I oprócz tego coś kupiłaś? Nie, nic nie kupiłam. No to dostałam w prezencie za te za darmo. Doktor Irena Eris. Tak. I co to jest? Prezent? Ale na pewno a to nie jest też, coś jest kupiłaś? Ale czy to kupiłam. A no właśnie, no. Mówię, zobacz, ale czy ja jedno. Chciałam. Ja wiem, ale jedno kupiłaś. Oprócz perfum, co kupiłaś? To kupiłam perfumy i kupiłam to. No, to dobrze mówiłyśmy. Mówiłyśmy, że babcia kupi dwie rzeczy oprócz perfum. Poczekaj. Te perfumy. Czyli są. Patrz, czyli w sumie pięć rzeczy. Raz. Czyli to kupiłaś. To dostałam za darmo. To kupiłaś i to dwie rzeczy dokupiła. Czyli zgadza się, Oliwka. No. Miałyśmy rację. Masz rację. Parę woda toaletowa, tak? No. 175 zł. No, normalnie kosztowały, tak. A przecenione były, a tak? Wszystko przecenione i za to zapłaciłam za te 2,190. A, no to dobra cena. No to dobra cena i wzięłam. Bardzo dobra. A powiedz mi, a ta pupa to co to jest? A to puder jest taki naturalny. Ojej, może ładny, taki dla mnie by był. Ja powiedziałam, że używam Max Factora i mi się skończył. Aha. A ona mówi, proszę pani, mówi, niech pani tu weź. Pupa to jest wspaniały puder. No wiem, no słyszałam. Może ja bym sobie kupiła. Tak oni reklamują. Taki naturalny, taki ładny. Aha, no może ładny. Ładny jest, naprawdę. Mhm.
Może ładny będzie. Ile kosztował ten puder? A ten kosztował, w promocji dzisiaj kosztował 60 zł, a tak kosztuje 80. Aha, no to fajnie, a to 87 pod oczy? To pod oczy, to jest drogie, to ona jest. Dobra, to miałam sukienkę kupić, a tak to nie kupię sukienki, Oliwka pójdę w starej sukience. To i ale będziesz z kolei ładnie pachniała na ładnie imprezie, pachniała. No tak. Bo mama idzie na imprezę walentynkową, tak? Karnawałową. A, karnawą. Będzie tańczyła z jakimś gugusiem. Nie, tam z gugusiami. Sama tańczy. Z koleżankami mama tańczy jak do dawnych czasów. Z laluchnami. Z laluśkami. Laluchny. Jest już późno, przyjechałyśmy. 20 godzina późno, mama nie chce po prostu się no nie, no nie, już kończę vloga dzisiaj. Bo będę siedziała teraz i robiła pracę. Dziękuję bardzo za obejrzenie i zapraszam Was. Możecie kupić sobie takie...